Drogie panie, spotykamy się na planie sesji do magazynu Viva. Tutaj wokół istny rozgardiasz, również za sprawą Hani, czyli córki Basi. No i takie właśnie pytanie, czy Basia też była takim energetycznym dzieckiem? Bardzo. Bardzo była tak samo energetycznym, albo jeszcze bardziej energetycznym dzieckiem. Wszędzie jej było pełno. Ale słyszałam, że jak trochę podrosła, to też imprezowała i według mamy nawet za dużo. Jak to było? A to były jakieś plotki. Basia imprezowała tyle, na ile jej pozwalałam, a pozwalałam jej na dość sporo, bo nigdy nie zawiodła zaufania, więc mogła imprezować, ale bez przesady. Trudem macierzyństwa w pani przypadku było też to, że córka nie jedna, a dwie. Owszem, ale moje córki obie były i są tak wspaniałe, że nie miałam żadnych problemów z ich wychowywaniem. Naprawdę, to są dziewczyny, do których mogłam mieć przez całe życie pełne zaufanie i nigdy mnie nie zawiodły, nigdy, a są wspaniałe. Mama to zawsze tak pięknie powie o córkach, więc ja zapytam Basię, jak to było naprawdę. Naprawdę wszystko tak między wami zawsze grało? Między nami zawsze grało. Czy wiesz, no jak to... Czasem mama musiała być ostrzejsza dla nas, wiadomo, jak sobie na za dużo pozwalałyśmy, ale my też znałyśmy granice i wiedziałyśmy, co nam wolno, a czego nie wolno. No i tyle, bo jeżeli mama nie miała z nami problemów, to jest tylko i wyłącznie jej zasługa, mi taty. Dziękuję. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. A dziś jak nazwałabyś relację, która łączy cię z mamą? To już jest przyjaźń? Och jej, no to jest moja mama, no to jest taki chyba... Czy właśnie, powierzasz jej sekrety, czy od tego są przyjaciółki? To różnie bywa. Widzisz, dla mnie to jest oczywiste, to jest moja przyjaciółka i moja mama, to jest moje wsparcie na pewno ogromne. Na pewno wiem, że z każdym problemem mogę się zwrócić i do mamy, i do siostry. A gdy jest taka sytuacja, że to pani potrzebuje wsparcia, to jest ten telefon do Basi czy do Kasi i liczy się pani z ich zdaniem? Bardzo i nie ma żadnego problemu. Obie są właściwie na każde zawołanie to. Naprawdę, ja jestem szczęściarą. To są cudowne córki.